Dobry wieczór, dzień dobry. Pani Elżbieto, kolejny raz Pani tutaj jest, 10 września 2013 roku. Proszę, kilka słów dla Telewizji Narodowej. Jesteśmy sąsiadami. Proszę mówić. Jestem, dobry wieczór, jestem obrońcą krzyża. Chcę, żeby była prawda jak najszybciej o Smoleńsku. Przychodzę już kolejny miesiąc. Szefie, 60. rocznica uwięzienia księdza prymasa. Będą obchody. Tutaj, proszę trzymać. Chciałabym po prostu prosić naród, żeby wytrwał do końca i była prawda, otworzyła oczy na świat dla ludzi. Dziękuję bardzo. Jutro się nie zobaczymy. Ja nie oddaję tego. Ja dostałem, to jest moje. Dobry wieczór. Widzimy tutaj młode dziewczę trzymające w dłoniach krzepko informacje jak najświeższe. Aha, o tajnym przymierzu, tak? Tak wielka, że nikt się nie zorientuje. I tymi słowami pozdrawiam Państwa. Wszyscy wiemy, o co chodzi. Wszyscy wiemy, o co chodzi. I co będzie. I kto tego dożyje, to dożyje. Kto nie, to nie dożyje. Wszyscy myślimy, że wiemy. A jak Państwo skomentujecie to, co się dzieje w Syrii? Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Ja pan skomentuję to, co się dzieje w Syrii teraz. Nie, panie. A może pan coś powie? W Syrii? No. To żydowska polityka. Widzi się boją, że im użyje rakiet. No to jest jeszcze, pan, nic, jestem, nic więcej. Jestem za tym, żeby Żydzi w ogóle sobie kupili inne państwo, chce pan powiedzieć. No ale to, nie, oni przyjdą oni są do nas. Najgorsi, do oni nas? Są, nie, a w Ameryce są, mają. W Ameryce ale mają, oni są najgorsi sioniści. No. Bo oni tam twardo stoją i mówią, że Bóg im to dał. Nie? I muszą Syrię wydupić. A wiecie, Liban panowie, to oznaczają dwa niebieskie pasy na fladze Izraela? No nie wiemy. Nie wiecie, panowie? Oznaczają dwie rzeki, Tygrys i Nil. A i Nil? Tak, że od Tygrysu do Nilu ma być wielki Izrael. Aha! To już wiemy, nie? No oni byli tam, gdzie Babilonia, gdzie Tygrys, to oni byli, bo Babilonia. Ale w środku najgorsza gwiazda. A, dzień dobry, widzimy panią, która tutaj rozdaje orędzia Jezusa Miłosiernego. Jezu, ufamy Tobie. Teraz oni mogą zginąć. No, szatańska, oni, ja mówię nie, od razu. Ale oni mogą zginąć, ja mówię, pana, co, oni mogą zginąć od własnego atomu, którego mają. Proszę pana, te obrazki obejmą od dnia katastrofy. A ja pamiętam panią, jest pani na wielu filmach Telewizji Narodowej. Jak pani cieszy. Ma na imię? Hanka. Pani Hanka czy Anka? Hanka. A Polka czy Żydówka? Polka. Polka. Z której dzielnicy Warszawy? Ja jestem z Bielan. Z Bielan. Proszę bardzo, pani Hanna. I dużo pani ma, pani pokaże ile. O, to jeszcze starszy, na parę miesięcy. A ile poszło? Proszę pana, ja mam z 10 kilo obrazków w domu. Może takich Jezusa Miłosiernego? Tak, jeszcze je polskie mam. A słyszała pani, że na Litwie zdrapali nazwę, napis Jezu ufam Tobie i napisali po litewsku. Ale proszę pana, ja mam obrazki nie polskie. Ale też Jezu ufam Tobie. Tak, tylko po litewsku, bo nie chcieli, żeby poszła w świat informacja, że pan Jezus mówił po polsku. Ale proszę pana, pan zobaczy, ja tu mam ruskie, niemieckie i angielskie obrazki jeszcze. A jak pani skomentuje to, że na Litwie zdrapali z tego cudownego obrazu napis właśnie, ja Jezu, ufam Tobie i napisali po litewsku? No nie wiem. Może też dobrze zrobili, no nie wiem, nie mam pojęcia. Jezu, ufam Tobie, ale po litewsku. Nie tak, jak Pan Jezus powiedział. Tak jak na ulicach, nie? Po litewsku. Tak jak napisy na ulicach zdejmują polskie, nie? Zakładają swoje litewskie. Tak samo i tutaj, razi, nie? Ja to, te obrazki to rodzaje wszędzie. W metrze, ja pan w autobusie, to chciałem coś z Panem porozmawiać. Dobrze, to już przestaję filmować. Ja pamiętam Pana bardzo dawno.